Siemaneczko, witam wszystkich z tej strony. Pogoda dopisuje, słoneczko trochę przypizguje. Idziemy się morsować. Dzisiaj 3 próby, rozrzewka, bieganko. Coś tam oczywiście nagramy. No i czekam na ziomeczka, miał dojechać. Ale oczywiście tylu chętnych, a nikogo nie ma. Jak przyszło, co do czego. Ale swoje trzeba zrobić. No i później co? Trening. Oczywiście wszystko nagramy i wrzucimy na stronkę. Oglądajcie. Pierwsze zamoczenie po rozrzewce. Rozrzewka około 10 minut. Jak mi doradził pewien pan. Bardzo fajnie. O kurwa. Pierwsze zanurzenie jest najgorsze. Półtora minuty. I ponowimy próbę. Troszkę biegu w międzyczasie, żeby temperaturka nie uciekała i z powrotem. Drugi raz nie jest tak źle, za trzecim razem już wnosiłeś. Najgorsze jest pierwsze wejście. Dwie minutki. A tak poza tym, co u was? Piszcie w komentarzach, czy morsujecie, czy nie morsujecie. Zajebiste jest to, że jak wychodzę z wody, to jestem rzeźki, kurwa, że masakra. Tak sobie lubię podskakiwać. Stopy strasznie drętwieją. I nawet szczypią. Teraz klatam jeszcze. O, coraz lepiej. No, tu będzie dobrze. Ekstra. O, słoneczko świeci, pogoda zajebista. Chociaż niektórzy rano morsowali, ja wolę jakoś po południu, nie wiem dlaczego. Lubię sobie pospać. O! Ja nie wiem, jak tu ludzie siedzą po 20 minut. Naprawdę, 20 minut to jest fuj kozak. Minutka, tu dwie, później trzy. Razem 6. Ale mi to wystarczy. I kolejne, trzecie wejście. 3 minuty. Już nie czuję nóg. Tam następni biegają, bo też będą się wpierdalać do wody. Gicio. Dobra, tu nie będę kręcił. Porobię sobie na Instastory jakieś foteczki. Jeżdżamy na pełne. Kręć. Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Rozrzewamy się. Koszuleczki. Poniżej linki na moje media, tam możecie zamówić, piszcie do mnie, dogadamy się. Co, zaczynamy trening, moi drodzy, rozrzeweczka na rowerku, jakieś wymachy. I tak szczerze, sobota, dzisiaj taki rozruch, bo wracam po kontuzjach, więc nie chcę robić jakichś tam mega ciężkich treningów, bo to jest bez sensu, organizm musi się powoli adaptować. Ale jeśli chodzi o morsowanie, no to minutka, dwie minutki, trzy minutki, trzy rundy, także jest coraz dłużej, a pogoda wiadomo nie rozpieszcza, bo robi się coraz zimniej, więc bardzo fajnie, przedtreningówka, petarda, nawet przedtreningówki nie brałem, bo się czuję taki orzeźwiony, że masakra. Biorę się za robotę, 3 razy po 5 minut na worku i coś tam sobie pomacham ciężarkami, może coś nagramy, no bo 5 minut nagrywki, jak sobie biję w worek, no to raczej słabo. No, rekordów też nie będziemy bić, bo wiadomo, że jestem na ofie. Oglądajcie.
3 razy po 5 minut na worku, technika zabójcza, nie no, świruję. Zwróćmy uwagę na to, że mam zerwany biceps i teraz dochodzę dopiero do siebie po treningach, więc amatorka pełna, ale ważne, żeby zapierdalać i dalej iść do przodu. Teraz pompeczki. Pompki będą po 20 powtórzeń, 5-6 serii w dosyć szybkim tempie. Na koniec
I tak, moi drodzy, dobiliśmy do końca dzisiejszego dnia. Aktywnego oczywiście. No może wieczorem jakieś cardio szczeli. Mamy sobotę, drineczki zielone na poprawę humoru. Dalej jestem na ofie, jakbyście chcieli wiedzieć. Jest szósty dzień treningowy. Dochodzę do siebie, dochodzę. A, koszuleczki u mnie na fanpage'u, w Instagramie. Zajebiście wchłaniają wodę. Też to tak samo tą wodę wydalają. Ciuszki termoaktywne. Jakimś tam rekinem marketingu nie jestem, choć się nabijam z tego, że jestem. Ale miło by mi było, jakbyście promowali tą markę. Bo będą ruszane coraz większe projekty, z tym związane. I to jest jeszcze, moi drodzy, przed premierą, dopóki całego kombinezonu nie będę miał. Także będą też ambasadorzy, będą promowane te ubranka. Zajebicie się widzisz. Tyle mogę powiedzieć. Do zobaczenia. Zdrówka przede wszystkim życzę. Aktywnie napierdalajcie. I bez kontuzji, moi drodzy, bo u mnie ten rok to jest nie dość, że ta pandemia pseudo śmieszna. To jeszcze kontuzje i w ogóle, ale szkoda gadać. Ale nie ma co się poddawać, nie ma, trzeba iść do przodu. Pamiętajcie, cały czas do przodu, jak dzik, ryj w ziemię i do przodu. Pozdrawiam jeszcze raz, trzymajcie się.